W bardzo ciekawy sposób Nowy Rok postanowiło rozpocząć koło łowieckie Leśnik w Tarnobrzegu. Zorganizowało ono polowanie, na którym zjawiły się diany, a więc kobiety pasjonujące się myślistwem. Jak panie z całej Polski radziły sobie na terenach Puszczy Sandomierskiej? Kobiety coraz odważniej wkraczają w świat łowiectwa. Na terenie nadleśnictwa Nowa Dęba zorganizowane zostało noworoczne polowanie o zasięgu ogólnopolskim. Jego wyjątkowy charakter polegał na tym, że uczestnikami były właśnie kobiety, które w kręgu myśliwych nazywane są dianami. Mimo siarczystego mrozu i wczesnej pory spotkania, które zorganizowane zostało przez klub łowiecki Leśnik w Tarnobrzegu, nikt nie narzekał. Niesamowite krajobrazy i uroki lasów w Krawcach i Berówce były znakomitym dodatkiem do noworocznego polowania. Zaprosiłam dzisiaj na polowanie 20 moich koleżanek dian. Jest zbiórka, losuje się karteczki. Tutaj jest ilość myśliwych 20 koleżanek, a to jest liczba pędzeń. Pierwsze pędzenie stanowiska. To są stanowiska, gdzie mamy na linii stać. I wszystko jest zorganizowane tak precyzyjnie, żebyśmy się nie pogubiły. Mąż poluje 8 lat. Zachęcił po prostu mnie też do polowania. Polubiłam tą pasję. Chodziłam często z nim też na polowania, na ambony. Teraz mam po prostu większe dzieci, po prostu mnie znalazłam tego więcej czasu dla siebie. Także spróbowałam i bardzo mi się to spodobało. W każdym rejonie jakby Polski te tradycje, ta kultura oczywiście jest jak najbardziej znana wszystkim, ale jednak jakieś tam pewne elementy są typowe dla danego regionu, trochę inaczej może przyswajane i bardzo ciekawe jest uczestniczyć w tym wszystkim, to po pierwsze. Po drugie to takie, jak powiedziałam, łowisko. Prześwietne łowisko, bo takie jakby szuwary połączone z takim rzadszym lasem i z takim starodrzewem, więc dla mnie to taka nowość generalnie, bo tak jak mówię, po całej Polsce na tych polowaniach gdzieś tam jeżdżę, przebywam i widziałam jeszcze tak pięknych tutaj terenów. Łowiectwo jest ważnym elementem zachowania równowagi biologicznej w polskich lasach. To właśnie myśliwi opiekują się i dokarmiają zwierzęta, edukują i współpracują ze szkołami. Polowanie ma na celu nie tylko selekcję zwierzyny, ale przede wszystkim służy bezpieczeństwu ludności. To także wielka tradycja i masa rytuałów, bez których polowanie z prawdziwego zdarzenia nie może się odbyć. Jeżeli chodzą panie z takimi zaczepionymi gałązkami na głowie lub gdzieś tam w okolicach głowy, to jest znak, że ta diana czy myśliwy pozyskał zwierzynę. To jest gałązka świerkowa, którą się wkłada zwierzynie, czyli to jest ostatni kęs, no i a myśliwemu się zapina na czapce lub za kołnierzem taki złom w gwarze łowieckiej, tak się to nazywa, że pozyskał zwierzynę. I on już jest widoczny w tle myśliwych, że coś upolował i każdy mu gratuluje. Wyłoniliśmy króla polowania z uczestniczek polowania dian. Została koleżanka królem polowania. No i oczywiście jest taka tradycja, że zostaje również król pudlarzy lub teraz jak go nazywają królem hodowców. I takie medale zostały wręczone. Pokot oczywiście się zakończył oprawą muzyczną, czyli król polowania, dzik na rozkładzie i daszbur na końcu i oczywiście na końcu granie na posiłek. Kluczową rolę odgrywają tu sygnały, które nie tylko mają na celu zwabienie zwierzyny, ale przede wszystkim optymalną komunikację oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom polowania. Dzięki temu myśliwi wiedzą, kiedy mają ładować broń i strzelać, czy też wykonywać inne czynności. Polowanie rozpoczyna się od tradycyjnego pozdrowienia daszbur, po którym uczestnicy udają się w teren. I pędzimy do kniei, ustawiamy się, rozmawiamy, wspominamy sobie różne przygody z łowiska, kto coś tam pozyskał, co widział. Generalnie chodzi o spotkanie tak naprawdę, o miłe spotkanie w gronie przyjaciół. Koleżanki są ze sobą już dłuższy czas zaprzyjaźnione. Zapraszamy nowe dziewczyny, które się wpisują do Polskiego Związku Łowieckiego. Jesteśmy bardzo dumne z tego naszego hobby. Dajemy z siebie naprawdę dużo dla Polskiego Związku Łowieckiego. Organizujemy nie tylko polowania, tylko tak jak mówiłam i ze szkołami się spotykamy z dziećmi. Robimy konkursy pracy psów, pokazy sokolnicze są. Naprawdę myślistwo, łowiectwo zrzesza
bardzo dużo różnych osób, które mają wspólną pasję. Muzyka myśliwska to nie tylko sygnały, to również marsze, fanfary różnego typu, używane przy uroczystych spotkaniach myśliwych, tak jak uroczystości obchodów lecia kół, czy fundowania sztandarów, czy w spotkania uroczystego podczas tam wigilijnego, czy noworocznego, czy z innych okazji. Pokot to uroczyste podsumowanie polowania i odznaczenie tych, którzy się w nim wyróżnili. Noworoczne spotkanie Dian z całej Polski nie składało się jedynie z samego polowania. Zorganizowana została także część integracyjna, podczas której nie brakowało rozmów o wspólnej pasji, wspomnień i wymiany wrażeń. Łowiectwo to jednak nie tylko pasja, ale także bardzo ważna płaszczyzna polskiej kultury, łącząca w sobie elementy przyrody, historii, a także kulinariów. Również podczas noworocznego polowania Dian była okazja zasmakowania unikalnych dań i przysmaków przyrządzonych na bazie dziczyzny. Od prawie 10 lat jestem w Stowarzyszeniu Polskie Diany, gdzie koleżanki z całej Polski zrzeszyły się w taką grupę prężnie działających kobiet, promujących łowiectwo, jeżdżących na polowania, biorących udział w różnych imprezach związanych z polowaniami, czyli i kynologicznych, i sygnalistykę promujących łowiectwo wśród młodzieży, czyli takich programach typowo ekologicznych, związanych z łowiectwem. I spotykając się, wymieniam swoje doświadczenia. Są to oczywiście miłe spotkania, tak jak powiedziałam, nie tylko polegające na pozyskaniu zwierzyny, ale też na takim powspominaniu, po opowiadaniu sobie różnych przygód łowieckich, ewentualnie pochwaleniu się trofeami. Zostałam zaproszona przez koleżanki właśnie z okręgu tarnobrzeskiego, z którymi jestem zaprzyjaźniona. Razem się spotykamy na różnych polowaniach, przy różnych uroczystościach, również jako diany strzelające sportowo. Koleżanki był u nas w Tarnowie, na naszej szczelnicy w Sieradzyfiu. W zamian za to teraz jesteśmy my gościnnie, ja jestem razem z moimi koleżankami dzisiaj gościnnie, za co bardzo serdecznie dziękujemy za to polowanie. Pewnie już niedługo spotkamy się i w naszym obwodzie, w naszej kniei. Już wkrótce na naszej stronie dostępna będzie szeroka relacja z noworocznego polowania Dian z całej Polski. Serdecznie zapraszamy.